pierwsze są owodniowce. Błony płonowe wykształciły w trosce o co? O lądowe wygody, o wodnia, o mocznia, kosmówka i tem z dala od wody. Łuski, tarczki, płyty rogowe, gruba, sucha skóra, w niej komórki barwnikowe. Gadzie życie, gadzie to uroki, życie na lądzie pierwsze kroki. Gadzie życie, gadzie to uroki, życie na lądzie pierwsze kroki. W sercu tych kręgowców pojawiła się rzecz nowa, między komorami serca jest przegroda częściowa, ona bardzo gady. Na lądzie pociesza, bo krew z tlenem, z tą odtlenowaną już tak się nie miesza. Usprawniło to znacznie wymianę gazową, lecz nie tylko, to w szkielecie mają klatkę piersiową, a w nich płuca gąbczaste sprytnie zamknięte mają ruchy klatki piersiowej, wentylację wspomagają. Łuski, tarczki, płyty rogowe, gruba, sucha skóra, w niej komórki barwnikowe. Gadzie życie, gadzie to uroki, życie na lądzie pierwsze kroki. Gadzie życie, gadzie to uroki, życie na lądzie pierwsze kroki. Zmiennocieplne są jak ryby i znane wam już płazy, wygrzewają się na słońcu, przytulają ciepłe głazy, a w chłodniejszym klimacie występują sytuacje, w których gady, aby przetrwać, zapadają w hibernację. Oprócz wody krokodyli oszczędzają bardzo wodę, wydalają kwas moczowy, produkt przemian azotowych, zanim mocz oddadzą taki, najpierw spływa do kloaki, a u żółwi i jaszczurek pęcherz moczowy występuje. Łuski, tarczki, płyty rogowe, gruba, sucha skóra, w niej komórki barwnikowe. Gadzie życie, gadzie to uroki, życie na lądzie pierwsze kroki. Gadzie życie, gadzie to uroki, życie na lądzie pierwsze kroki.